Jakie jest twoje marzenie? Móc jak najdłużej cieszyć się z jazdy na rowerze. Więcej na rowerze po całym świecie jeździć. Pierwsze miejsce. Dalej nie powiem. Chciałbym mieć duży dom z bardzo dużą liczbą chopek naokoło. Co uważasz za swoją największą wadę? Przecenianie czasu, który mam na zrealizowanie rzeczy. Upartość. Największą. Ta moja największa wada to myślę, że niestety, ale łatwo popadam czasami w takie lenistwo, bym powiedziała, wiesz? Okay. Że jak za bardzo sobie popuszczę, za dużo mam wolnego jakby czasu, to potem trudno jest mi wrócić na wysokie obroty. Wolę cały czas trzymać taki dobry stan pobudzenia. Jestem bałaganiarzem. Najlepsza miejscówka, trasa, skatepark, na której jeździłem, to? Kurczę, wszystkie są super, to jest bardzo trudne pytanie. Dobrze, niech będzie to Shuttle. Albo Australia, albo Whistler. Czyli Włochy, Latule, Tutti Frutti, przepiękne widoki, długa trasa. Czego chcesz więcej? The Backwoods w Coast Gravity Parku. Mój największy rowerowy sukces do tej pory to? Czekaj, muszę się zastanowić. Stworzenie konstrukcji, na której jeżdżą dziesiątki tysięcy ludzi na świecie. Jedenasty na porze świata w juniorach. No, myślę, podwójna korona, Mistrzostwo Polski Enduro i wjazd. Odpuszczenie jakiejś przeszkody w roof ride. Najlepszy rowerowy trik to? O kurczę. Nie wiem, jakaś kombinacja z korkiem może. Jakby, nie wiem, wszystkie triki takie na wysokim poziomie to jest coś niesamowitego. Nie wiem, kiedyś robiłem podwójnego backflipa, ale do gąbek, więc nie liczy się. Superman. Najlepszy trik. Backflip tail do 3.6 na mega rampie. Kogo uznałbym za ojca polskiego kolarstwa grawitacyjnego? Kolejne bardzo ciężkie pytanie. No nie wiem, myślę, że w tym momencie z osób, które są cały czas jakby na scenie i na pewno zrobiły ogromną ilość pracy, to nie wiem, czy Szymon Siara, czy Arek Perin, to są takie osoby, które na pewno zmieniły w ogóle ten świat rowerowy. Ja w Polsce kogo uznaję? Myślę, że Grzesiek Zieliński jest bardzo dobrą osobą i znaną. Dzisiaj, patrząc dzisiaj, tak, nie znając wcześniejszych ludzi, no, którzy to rozpędzili, no to bez dwóch zdań Sławek Łukasik jest tym koniem, jeśli chodzi o grawitacyjne kolarstwo, które teraz ciągnie, a wcześniej byli to Grzesiu Zieliński, Vincent Ciakiw, Maciej Jotko, Siara, to są osoby bez dwóch zdań, a celebrytów teraz mamy sporo, Kraja, tutaj jest tego dużo. O, słaba jestem z historii, powiem ci. Ojciec polskiego kolarstwa. Myślę, że Maciej Jotko. Kurczę, no kogoś w okolicach Siary. Najlepszy polski zawodnik dirtowy w tej chwili. Dawid Godziek. Kurde, nie wiem,
A, z... Nie wiem, czy goćki startują bracia. Tak, dalej no, najlepsi. Pewnie... Tak, okej. Okay. Kiedyś byłem z papieżem w teamie, w Divers Extreme Team, razem z papieżem i wiem, że śmigał dobrze. Tak, tak, Bartek Opukowicz. Dalej śmiga, ale już hobbystycznie. Przyjeżdża na zawody tak prywatnie i się tam bawi, ale już też taka trochę emerytura rowerowa od startów takich pro. Jeśli chodzi o Polaków, to na pewno Goćkowie są tutaj mocno widoczni, tak? Dawid Goćek. Marcin Rot. Kto w Polsce ma twoim zdaniem najfajniejszy kanał YouTube? Nie wiem, no naprawdę nie wiem, kto ma najfajniejszy. Który ty najbardziej lubisz? To właśnie wiem, który ja najbardziej lubię, ale ja nie wiem, który ja najbardziej lubię. Nie ma także jakoś tak bardzo. Rozumiem, że mówisz ogólnie o rowerowym jeszcze. Rowerowy, tak, oczywiście, tak. Których nie ma tak strasznie dużo. Dobrze, niech będzie, że Piotr Krajewski. Nie śledzę. Na pewno z tego, co przemykają mi się, no to Kraja ma chyba najbardziej taki profesjonalny i fajny kanał. Nie śledzę żadnego kanału, żeby nie było, po prostu nie mam na to czasu. Ale podejrzewam, że na pewno jest on super. Zależy, czego szukamy. Najfajniejszy kanał YouTube. Powiem ci, że mało tego oglądam, naprawdę. Wiem, że miałam się nie rozwodzić nad tymi pytaniami. Ale ja bardzo też lubię Sławka Łukasika kanał z tego względu, że jak on ma nagryty strach, to ja mogę sobie porównać linie, którymi on jechał i co wybierał, bo doskonale wiem na przykład po czym on jechał, tak, i co się działo w tym momencie na trasie i gdzieś tam jest to też dla mnie taka fajna sprawa. Kurczę, no Jan Dirzit Norianek Kiliński, no ja jestem jego fanem. Twoja najgorsza kontuzja rowerowa? Zerwanie nerwu pachowego w lewym ramieniu, co spowodowało zanik w ogóle mięśni na ramionach całych. Jest to jedyna kontuzja, która do tej pory jakby ujęła mojemu zdrowiu, które już nigdy jakby nie wróci w tej przestrzeni. Albo wybity bark, albo obecne biodro. Zobaczymy, jak się rozwinie. Złamanie ręki. Złamanie nadgarstka. Czy kiedykolwiek chciałeś porzucić tą zajawkę lub czułeś, że się do tego nie nadajesz? Tak, totalnie chyba nigdy. Ja dlatego mam dużo tych gałęzi w tej zajawce, że jak jedna mi się wypala, to przeskakuję na drugą, a potem mogę do niej wrócić i już jestem świeży. Tak, przez 10 minut jak pierwszy raz w życiu złamałem obojczyk. Okay. Schladming w Austrii. Okay. Tak. W momencie, kiedy wróciłam po złamaniu ręki na rower i ta ręka nadal mnie bolała, okazało się potem, że miałam naderwane więzadło. Ale też dla mnie były trudne te początki, bo sobie tak myślałam, że stara już jestem i chyba nie nauczę się tego i będzie mi ciężko wejść na jakiś wyższy poziom, ale to nieprawda. Trochę cierpliwości i pracy i jakby wszystko moje jest możliwe.